Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj mamy bardzo duży problem. Steve ponoć uciekł z mojego więzienia. Nie wiem, to więzienie przecież było tak dobrze zrobione, że tam nie da się z tego uciec. Nie da się, ale słuchajcie, jest pewne podejrzenie, ponieważ akurat zdarzyło się tak, że Palionka pojawiła się na serwerze dokładnie dzisiaj. Na filmie u Pawła znaleźliśmy tabliczki, w sumie to Paweł znalazł u niej tabliczki, związane właśnie z tym, że Palionka jakby wiedziała o tym, że Steve został uwolniony i czy uciekł po prostu. No i bardzo podejrzane jest to, że akurat to wszystko się złożyło w jedną całość i ja szczerze mam pewne podejrzenia, że może to być Palionka. Ja już stworzyłem sobie tutaj taki dziennik, ucieczka Steve, i napisałem tak: 28.11.2022 Steve uciekł z najlepiej strzeżonego więzienia na Palionowie. Prawdopodobnie Palionka pomogła uciec Steve'owi z więzienia. Tak, taki mam dziennik, aktualnie będziemy go prowadzić na czas tej sprawy. Ło, tutaj Davison, prawda, szefowski, prawda, szef, żaba, dzień dobry. Stary, co ty tak, kurde, tutaj agresywnie do mnie podchodzisz? Stary, nie agresywnie, tylko, prawda, z pasją podchodzę. Jak ty zrobiłeś coś takiego, że masz na tej swojej bluzie... No? Taki pasek. Pasek? Aha. O. Nie wiem, serio, stary. Bo ja tak nie mam. No bo nie masz bluzy. Ty, no. Czekaj, bo... kurde, bo zaś mi tu przylazł z tymi ofertami na Cybermonday, kurde. Właśnie, spadaj! Cybermonday, właśnie, teraz jest chyba Cybermonday, nie? Dzisiaj, no jest dzisiaj, no. Coś no. takiego, a to jest takie przedłużenie Black Weekendu, okej. Okay. Tak, tak, dobra. To co się nie sprzedało okay. na Black Weekendzie, to tak, w Cybermonday. Tak, tak, tak. I dobrze, no to w takim razie serdecznie was tej okazji, znaczy nie wiem, czy są jakieś ceny na Palion Style, nie wiem, możecie wejść i zobaczyć, prawda, jak tam wygląda sytuacja, tam są breloki moje i Dave'a, możecie sobie kupić takiego breloka i sobie nim, prawda, pobrelolić na kluczach czy coś. Dobra, a chodź, stary, do... o tym, że nawet jak nie masz przeceny, to jest i tak uczciwa cena. To i tak jest uczciwa cena, dokładnie. Dobra, chodź, idziemy do Pawła, bo ja chciałbym z nim porozmawiać tutaj chwilkę. Co on o tym sądzi, że Palionka, no ja... O kurczę, Palionka też jest tam, dobra, to musimy po cichu. Paweł! 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 Co? Chodź, chodź na dół, musimy porozmawiać, musimy wyjść. Ale debil. Chodźcie tędy, musimy wyjść, o, porozmawiać. Cześć, Palionka, no. Nie, niech ona tu nie podchodzi. Palionka, daj nam święty, idź, zostaw nas. Idź, bo my tu męską rozmowę mamy. Palionka, sprawdź, czy ciebie nie ma za drzwiami, proszę, o, szybko. O, właśnie, sprawdź. Ej, ktoś puka ci do drzwi. Kto pytał? Dobra, chodźcie panowie tutaj. Musimy porozmawiać, Paweł. Bo ja mam grube podejrzenia, a propos, pierwszy raz jestem w tym budynku, serio. Stary, to jest bezwzględny budynek Leipzig. Ej, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł? Trzeba no, zrobić drugiego, z drogiego, niebieskiego, takiego jak on, i nazwać go Gaweł. Ej, rób taki film, zmieniłem imię na Gaweł. No. Ja nie mogę, no błagam. Gdzie siądzie? Mówcie, co was sprowadza. Dobra, Paweł, sytuacja jest taka. Palionka prawdopodobnie pomogła uciec Steve'owi. Ja jestem tego prawie że pewien, bo to wszystko się za bardzo łączy. I mi się wydaje, że powinniśmy ją zamknąć. To sprawa wygląda tak, bo ja dzisiaj mam już malutko czasu, ale... No. Czy dasz radę ją przesłuchać dzisiaj? Tak, tak grubiej, jest. Tak... Przesłuchanie, moja ulubiona sprawa. Podepnij ją. Weź tam gdzie Bzyku nagrywał, prawda? Mhm. Czy mówimy prawdę, to tam sprawdzimy, stary. Ale to ja nie wiem, gdzie to było. Dawid lekko ma... Ale ja wiem. O, dobra, no ale to ja Dawid... się buntuje. Dawid się buntuje. No dobrze. Dobrze, no to w takim razie my to zrobimy. To Paweł, nie zawieramy ci czasu. Idziemy w takim razie ją zabrać na lekkie przesłuchanie. I lecie do samochodu, no i odjedź. Znalazł kierowca bez prawdaku. Tak, tak. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy do Popalionkę. Zobaczymy, jak tam Paweł nie ma niestety dzisiaj czasu, ale... Palionka! Chodź tu. Chodź, mamy, jest sprawa. Musimy pójść w pewne miejsce. Dawid nas zaprowadzi, chodź. Chodź. Chodź, no nie, Paweł. Tam. No Paweł wyszedł już, poszedł, bo nie miał właśnie czasu tam dzisiaj. Chodź. Jest. Właśnie tam chodź. Jest. Rozmawialiście. My rozmawialiśmy... Muszę ci to powiedzieć wprost w oczy, Palionka. Rozmawialiśmy o tym, jakiego drwala lubimy, wiesz? Co? No, chodź. Powiedziałeś to tak dobrze. O! chodź. Tutaj. Gdzie? Co to jest za miejsce? Wykrywacz kłamstw. A, wykrywacz kłamstw, dobrze, w takim razie Palionka, musimy... A jak to działa? Wykrywacz kłamstw. Czy jesteś we mnie zakochana? Kliknij. Ja mam kliknąć? No. Tak. Czy jesteś we mnie zakochana? Nie jesteś, okej. No i git. Prawda, dobra, okej. Dobrze, to Palionka, w takim razie mam do ciebie pytanie. Czy wiesz, gdzie jest Steve? Czy wiem, gdzie jest Steve? Nie mam pojęcia, nie wiem. No to kliknij. Klikaj. Co mam kliknąć? Ale wy naprawdę mnie nie wiecie? Guzik! No, dawaj. No! Oj, coś tu... Fajnie! Coś tu, Palionka, kombinujesz. Dobrze, w takim razie ja chciałem się kolejną rzecz spytać, w takim razie tak powolutku. Gdzie byłaś przez czas, kiedy ciebie nie było? No gdzie byłam, no?
A co was to obchodzi? No nic, po prostu no, jest, prawda, obchodzi, jest, no jest, jest tu robione przesłuchanie, ja tutaj sobie do książki zapisuję i... Miałam bardzo dużo rzeczy na głowie. Chodziłam sobie no, do różnych miejsc, no i zwiedzałam świat. No to sprawdźmy, czy mówisz prawdę. No dobra. Klikaj. No, fajnie, znowu, fajnie! Znowu jest pewien mega, problem, mega, dobrze. Mega. No to ja... Dobra, ja... powiedzmy jakąś mega oczywistą prawdę, żeby wiedzieć, że czy na pewno ten wykrywacz kłamstw działa. Jest zepsuty! No dobra. Nie, powiem no to, jakąś oczywistą no prawdę. No to dawaj, dawaj, Dawid, no. Czekaj, muszę coś kurde... 99,9% kobiet leci na mnie. Kurde, jednak 100. Działa. Jednak 100. Dobrze, dobrze. No nie, panie... no panią jest zielony, no, ty. No, no i działa, i działa, i działa, dobra. Działa. Panionka, działa wykrywacz kłamstw. W takim razie ja mam do ciebie pytanie kolejne. Czekaj, czekaj, chodź tu, chodź tu. Kolejne pytanie do ciebie. W takim razie... czy... Czekaj, miałem przed tym jakieś pytanie. A, czy coś przed nami ukrywasz? O! Nic nie ukrywasz. No to proszę cię bardzo. Nie wiem, nie podoba mi się to coraz bardziej. Alianka, tutaj, no po prostu, no wszystko nie, mówi nam nie, jasno. Nie, nie chcę już tego używać, ten wykrywacz kłamstw jest fałszywy. Nie jest fałszywy, on działa odpowiednio. Dobrze, w takim razie muszę tutaj napisać kolejne nie pytanie. Nie wiem, ale czaisz to, że wszystko się zgadza. W sensie jest tak z takimi naszymi przypuszczeniami, można tak, byłoby tak, powiedzieć. Tak, tak, po prostu fajnie, panią, wykrywacz nie? kłamstw nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. Żadnych. Ja 100% tak dokładnie. Ja jest 100% dokładnie. To jest jakaś złowieszcza instytucja. Nie, nie, no Boże, możemy sprawdzić kolejne jakieś pytanie się zadamy. Na przykład, czy miałaś jakiś udział w ucieczce Steve'a? Czy pomogłaś mu uciec? Klikaj! No nie, jak klikaj? Klikaj! No klikaj! No ale klikaj czy coś, ale coś ukrywasz przed nami? No proszę cię bardzo. Kliknij ten guzik. Kliknij, Palionka, ten przycisk. Musisz kliknąć. Kliknij ten walony guzik. Proszę go kliknąć. No to idziesz do więzienia. No to dostaniesz liścia. Ej! Kurczę. Uciekła. Stary, ona na pewno, widzisz, ale wszystko się zgadza. Wszystko ją, ten... Ja weź jeszcze... ty przetestuj, weź ty coś powiedz. Dobra, no to co mogę powiedzieć? Coś o tobie. No to na przykład nagrałem w moim życiu chociaż jedną nutę. No, to jest kurczę, na pewno, no stary, kurde, to nie pozostawia żadnych wątpliwości, stary. No to działa tak. jak no, nie ma lepszego wykrywacza kłamstw. Więc nie wiem, dobra, stary, chodźmy po prostu, ona jest u siebie na chacie, widzisz, tam skacze. Ja idę po nią, ale chodź ewidentnie tam. Widać, ona chyba, no musiała mieć jakiś wkład w tę ucieczkę. Ukrywa coś, stary, jest coś ukrywane, no. Dobra, wchodzimy do niej i ją torturujemy. Halo, Palionka, co to tu jest? Skąd ty masz te bloki? Skąd ty masz te bloki? Zostawcie mnie. Nie wiem, czy Dawid pamiętasz, skąd są te bloki? Nie. Dokładnie na tych blokach jest taki słup, na którym było to więzienie, gdzie Steve był. Aha! Fajnie, Palionka, nie, dobrze robisz. Palionka, ty już się proszę nie pogrążaj bardziej, tylko zacznij współpracować w końcu, dobra? Bo robisz ja sobie tylko szkodę. Ja nic nie zrobiłam. Nic na to nie wskazuje, żebyś nic nie zrobiła, wiesz? I kurde, mi się wydaje, że... Powiedzieć. No, mów. To jakoś... Kentucky Fried Chicken! Nie pamiętam, co było dalej, ale tak mi to siedzi w głowie, nie pamiętam, co było dalej. Chicken Trap z Luizjany. Dobra, no to sorry. Prawda. Nie, musiałem. Palionka, Palionka, ale nie ma... Jakie nie chcę was widzieć? Ale my, o co ci chodzi? Poczekaj! Słuchaj, udowodniliśmy ci na wykrywaczu kłamstw, że kłamiesz i chcesz... No co? Teraz wy robicie na ten wykrywaczu. No my robiliśmy. Kłamstw. No dawaj coś, no. Dobra. Kurde, baba głupia. Czy Szczepson jest zły i chce zmanipulować Paliona? Proszę cię bardzo. No. No. No co? No i widzisz, ja ale co? No co? Co? Nie, no co? Women moment. No Palionka, ja nie wiem, ja naprawdę bardzo bym chciał, żebyś ty mówiła prawdę, ale no, co ja ci mogę więcej powiedzieć? No ewidentnie, po prostu... Działa, no nie będziemy rozmawiać, działa! I co? I wierzycie wykrywaczu kłamstw czy mi? No wierzymy wykrywaczowi, sorry, ale ciebie nie było tu 2 miesiące. Wiecie co, to ja się do was nie odzywam. Ale jak się nie odzywam? Ty pomogłaś uciec Steve'owi, to tak być nie może. Nieprawda. Słuchaj, Palionka, Steve jest niebezpieczny, on ostatnio się dziwnie zachowuje. Uciekł z więzienia, musimy go znaleźć, on powinien odsiedzieć swoją karę. Ukradł nam zielone, które naprawdę udało nam się zdobyć, ale tak nie może być. Musi być sprawiedliwość tutaj na Palionowie i nie może być czegoś takiego, że ktoś odwala takie akcje, rozumiesz?
To jest stuprocentowo prawda. Więc musisz nam pomóc, po prostu go odnaleźć, musimy go zamknąć i on ma odsiedzieć swoją karę, tak jak to było... Ale skąd? Ja mam wam pomóc, jak ja nie wiem, gdzie on jest. No Palionka, ja ci już powiem, jak wygląda sytuacja. Ty pomogłaś mi uciec, wiesz, gdzie on jest i ciągle przed nami coś ukrywasz. Nie wiesz lepiej, iść się. Nie wiem lepiej, tylko tak powiedział wygrywacz kłamstw, no... Mi się wydaje, że to jest prawda akurat. No, no nie wiem. Nie, to jest... do widzenia! Dobra. Idźcie stąd, okej! Dobra, Dawid, to nie ma sensu. Możemy tak gadać. Ona klepać, będzie klepać. Się ciągle stawiać. Tak. To jest ona jak... mówi swoje kocopoły, tak, kurde. Tak. To jest jak to mówię, typowe gadanie z babą. Ty jedno, na drugie. Moment. Nie ma, stary, to nie ma... Powiem... Dobra, wiesz co? Będziesz siedzieć. Przychlaście, a jeszcze mi tak... A, to ty, dobra, wziąłeś to na mi. Dobrze. Dobra, słuchaj, Dawid, mamy... Sytuacja jest prosta. Musimy to przekazać... Kurde, nie możemy tak gadać, bo ona tutaj podgląda nas. Musimy przekazać to Palionowi, on musi wiedzieć, na czym, jak wygląda sytuacja, bo to w ogóle jest średnia lipa. Ja pójdę też jeszcze sobie tam sprawdzić na tą ucieczkę, czy może jakieś ślady znajdę. No ale tobie dziękuję, prawda, za to śledztwo. Mega szefowskie śledztwo. Dziękuję ci pięknie. Widzimy się. Proszę bardzo, słyszymy się jutro. Następnym razem. Trzymaj się, elo. Cześć, elo. Dobra, widzowie, sprawa jest prosta. Ewidentnie ktoś tutaj kłamie, ewidentnie jesteśmy robieni w konia. Mnie się to bardzo nie podoba, ale lecę tam jeszcze do tego więzienia, gdzie Steve był zamknięty, bo muszę to koniecznie sprawdzić, czy są tam jakieś ślady, bo dla mnie to jest mocno podejrzane, że tak wygląda. To w ogóle, że ktoś uciekł z tego więzienia, to jest już w ogóle. To jest już taka jazda, że szok. Ale dobra, jesteśmy w środku i teraz uwaga, patrzcie, to wygląda tak, jakby tutaj nastąpił jakiś wybuch. Nie wiem dlaczego, tu się nagle pojawił netherrack i jakieś magma bloki. Totalnie tego nie rozumiem, ale tu mamy zejście na dół, które odkryliśmy u Pawła i tam jest zejście aż do końca, do nicości tak naprawdę, do jak to się, nie wiem jak to nazwać, do jakiegoś, do przestrzeni, nie wiem jak to się nazywa, ja to mówię zawsze na to nicość, bo tam jest nic. No i po prostu, nie wiem, stąd się nie da uciec, stąd nie było możliwości, ale czekajcie, ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Ja chcę tutaj zlecieć na dół, zobaczyć, czy tutaj są jakieś znaki, może tu coś będzie. Ale szczerze nie wygląda to tak, jakby tutaj coś miało być. Po prostu lawa się tutaj zlewa, są tutaj po prostu jakieś pagórki. No i tyle, i w sumie tak naprawdę na tym można by było zakończyć opisywanie tego miejsca. Krótko mówiąc, nie widzę tutaj nic, co by mogło wskazywać... Ała, poza tym, że się palę, tu gdzieś jest woda. Sprawdźmy, tu jest woda, okej. Okay. Dobra, a i tak się przestaliśmy palić. Ale dobra, nie widzę tutaj żadnych znaków takich, które by były, że ktoś by komuś pomógł. Ale ewidentnie tu zostało wysadzone wejście troszkę. Nie wiem, jak to zostało zrobione, ale tu zostało coś zrobione, bo tu są jakieś takie dziury. Tego tu nie było, tu na przykład też dziury nie było, dziwne bardzo. No i przede wszystkim tu. No, kurczę, nie ma żadnych śladów tak naprawdę wskazujących na Palionkę. Ale wykrywacz kłamstw powiedział jasno i wydaje mi się, że możemy być tak naprawdę pewni tego, co się wydarzyło. I co? Nie wiem, widzowie, dla mnie ta sytuacja cała jest podejrzana, mam nadzieję, że rzucicie jakoś swoim spostrzeżeniem na to i jakiś, że tak powiem, będziemy mieli jakiś pogląd na to. No moim zdaniem Palionka pomogła uciec Steve'owi, jestem bardzo ciekaw, gdzie w tym momencie Steve jest i tak nie powinno być. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, pozdrawiam, elo!